STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Pogoni Szczecin. No na pewno bardzo, bardzo cieszy to zwycięstwo. Aczkolwiek nie był to nasz najlepszy mecz, bo za często daliśmy się zepchnąć do defensywy. Arka swobodnie rozgrywała piłkę. No ale koniec końców to mamy 3 punkty, cieszymy się bardzo, zostajemy w tej lidze, zostały jeszcze 3 kolejki i te 3 mecze też będziemy chcieli wygrać. Ale mi po takim meczu zwycięstwo smakuje lepiej? No, smakuje bardzo dobrze, bo takie mecze czasami są, że słabo się gra, ale gdzieś tam mimo tego, że nie idzie, to fajnie, że potrafiliśmy wciągnąć ten wynik i zwyciężyliśmy dzisiaj. Myślę, że fajny mecz do oglądania, dla nas bardzo ważny, bo 3 punkty dające utrzymanie, także zrobiliśmy to, w co praktycznie mało kto wierzył, patrząc na naszą sytuację przed zimą, także myślę, że możemy sobie spojrzeć głęboko w oczy i powiedzieć, że dobra robota. Odetchnąłeś trochę z ulgą po tym golu, bo w pierwszej połowie karny, który no nie udało się go strzelić. Odetchnąłem, nie ukrywam, że nie. Odetchnąłem, bo pierwsza połowa słaba w moim wykonaniu i gdzieś tam miałem świadomość tego, że chłopaki na mnie liczą. Ten karny, nie wiem, czy źle uderzony, czy po prostu dobra interwencja bramkarza, no pewnie jedno i drugie po trochu. No ale trudno, taka jest piłka. Nie zawsze się strzela. Dużo lepsi piłkarze nie strzelali karnych w ważniejszych meczach, mi się wydaje, i na pewno nie będę się tym przejmował. Fajnie, że udało mi się zdobyć gola, bo dość długo na niego czekałem. Tak, ta runda nie jest zbyt obfita, jeśli chodzi o moje strzelanie, także cieszę się, że drugi sezon z rzędu udało mi się dobrać do tej liczby dwucyfrowej i z tego się cieszę. Mam nadzieję, że jeszcze coś uda mi się strzelić. Początek sezonu był taki, jak był i trzeba było z tego wejść. No, udało nam się to, chwała wszystkim kibicom, zawodnikom, trenerom, cały Szczecin nam pomagał. Także cieszymy się bardzo, a tak jak powiedziałeś, no jeszcze jeden mecz u siebie, który na pewno będziemy chcieli wygrać, ale do tego są jeszcze 2 na wyjazdach i tam też będziemy chcieli punktować.